W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebios? A on, przywoławszy dziecię, postawił je pośród nich i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Jeśli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Jak się wam wydaje, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zbłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zbłąkanej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że z niej bardziej raduje się niż z 99, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. No, widzicie, że dzieci, rozumiem, że tutaj to mały, to też jest jakieś odniesienie, może niekoniecznie zaraz do takich no, najmniejszych dzieci, ale też jest to w tym kontekście jakiś no, człowieka nisko w hierarchii społecznej przynajmniej. Czy to z powodu wieku, czy z jakichś innych powodów. No ale wróćmy do początku. Dużo tu czytaliśmy takich no, dziwnych słów, trudnych może na pierwszy rzut oka do zrozumienia, ale warto rzucić okiem na kontekst, czyli na co Jezus odpowiada. Dlaczego Jezus mówi te słowa? Nie? Czyli musimy przeczytać jeszcze raz pierwszy werset. No zobaczcie sobie, dlaczego Jezus mówi te wszystkie dalsze słowa. Kto też jest największy w Królestwie Niebios? No, takie sprawy wiemy, że uczniów i wtedy, no i dzisiaj w kościołach różnych, także w Biblii, pamiętacie, mieliśmy tam kłótnie takich dwóch kobiet, które w Filipii, które w ogóle się nie mogły pogodzić i nawet Paweł specjalnie w liście tam pisze, że pomóż tym dwóm kobitkom, które kiedyś dzielnie walczyły dla Chrystusa, się pogodzić, bo się kłócą i nie mogą dojść do zgody. Nie? Prawdopodobnie jakieś ambicjonalne względy, bo nie ma tam o doktrynie, wiecie, jakby tam któraś z nich grzeszyła, czy wiecie, wierzyła w jakąś fałszywą doktrynę, nie? Tam tego, no to było powiedziane, a widać, że to jest jakiś kontekst osobowy, nie? Że one się nie mogą pogodzić, bo tam
ambicja tam, nie chce jedna ustąpić drugie, jakoś tak to rozumiem, ale o tym więcejśmy mówili pewnie w zeszłym roku. Tu widzimy, że ten sam problem jest między apostołami. No oni chcieliby być najwięksi, zawsze też pamiętamy, znaczy kilkakrotnie takie te spory, który z nich będzie tam bliżej Jezusa siedział i tak dalej, nie? Który na pieńku, który za stołem i takie różne historie. No widać, że tutaj znowu mamy taką sytuację, ona też w innych Ewangeliach się pojawia. Kto też jest największy, nie? No Jezus zwykle no, nie był zadowolony z takich pytań, stąd albo ich tam no, wprost ochrzaniał, albo pośrednio. Nie? Teraz tu raczej jest ta, powiedzmy, pośrednia metoda. Nie ma tutaj bezpośredniego takiego zrugania, ale im ilustruje pewną rzecz. Woła jakieś dziecko. Postawił je na środku, czyli prawdopodobnie to nie jest noworodek, nie? Tylko takie dziecko biegające, nie? Powiedzmy, może ma 5, może 6, może 7 lat. Tak gdzieś szacuje wiek tego dziecka, nie? Ale może też i 3. Nie? Bo już takie dziecko, nawet 2-letnie, to już można zawołać i przyjdzie i pokazać. Jezus odpowiada im na to pytanie, kto więc się uniży, jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. Nie? Czyli oni pytają, kto jest największy, no to on odpowiada, ale za pomocą tej ilustracji i mówi najpierw w ogóle o wejściu do Królestwa Niebios. Nie? Że zobaczcie, że tak jak pamiętacie, uczniowie się cieszyli, że demony są im poddane, a Jezus mówi, z tego się nie cieszcie, że macie jakąś owocną służbę i że są owoce tej służby. Oczywiście no to jest powód do radości, ale nie główny. Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w księdze życia Baranka, czyli Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy. O tym mówiłem w niedzielę. Kto chce, to kazanie może sobie jeszcze obejrzeć, czy wysłuchać, bo tam niewiele pokazujemy, więcej mówimy i trochę śpiewamy, modlimy się i tak dalej. No ale film wideo, stąd mówię o obejrzeniu. Jezus mówi o wejściu do królestwa, jako że to jest coś najważniejszego. Co już tam będzie w tym królestwie, to jest rzecz drugorzędna, byle się w tym królestwie znaleźć. I tu ciekawe, że podaje dwa warunki. Nie? Zobaczcie. Podaje dwa warunki w trzecim wersecie wejścia do Królestwa Niebios. Jakie, zobaczcie sobie, jakie to są te warunki. Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. No i stąd tu w niektórych kręgach chrześcijańskich jest taki jak gdyby schemat nawrócenia, schemat nowego narodzenia, że najpierw jest nawrócenie i to jeszcze w języku polskim, wiecie jak oni to tłumaczą? Bo gdyby powiedzieli, że najpierw się trzeba nawrócić, no to trzeba by teraz zdefiniować, bo nawrócić tak jak samochodem, nie? Jedziesz na Warszawę, a jak nawrócisz, no to jedziesz na Lublin, nie? I to jest dobry kierunek, nie? Nawróćcie. Także wiecie, no jeśli mówisz, używasz tego słowa nawrócić się, zmienić myślenie, w sensie obrócić o 180 stopni, nie? No bo tak by zawrócić z jakiejś drogi, no to musisz zdefiniować do kogo, znaczy wiecie, w którą stronę on szedł, nie? I gdzie, w którą stronę ma teraz iść, nie? No, czy jechać, nie? Gdzie to nawrócenie, nie? Bo jak tak powiesz w powietrze, że trzeba się nawrócić, no to jeśli człowiek nie zna kontekstu, no to nie wie dokładnie, o czym ty mówisz, nie? No to część chrześcijan takich staroświecko-pobożnych robi jeszcze gorzej. Wiecie, co mówią? To z katolicyzmu pochodzi. Dlatego trzymajcie się krzeseł. Mówi, musisz pokutować i zaufać Chrystusowi. No bo to z tym dziecięciem nie stanie się jak dziecię, no to domyślę, nie zaufa tak, jak dziecko ufa ojcu, nie? Ale to pierwsze, nie nawrócicie się, to mówił, jeśli nie będziesz pokutował i nie uwierzysz w Jezusa, nie będziesz zbawiony, nie wejdziesz do nieba, no to tam wpisz właściwe, nie? Co to powoduje u katolickiego słuchacza?
takie przesłanie. Fałszywe. Myślę, że to jest absolutnie fałszowanie Ewangelii. Bo co znaczy pokutować w języku polskim? Możecie sprawdzić. Ma ktoś? Weźcie tam, wbijcie do jakiegoś słownika języka polskiego, czy gdzieś tam, Wikipedia to może nie jest najlepsze źródło informacji, ale słownik języka polskiego, no to tam już dużo lepiej, nie? I zobaczcie mi, co to znaczy pokutować? Odprawiać pokutę, ponosić konsekwencje własnych czynów, przebywać w jakimś miejscu pod przymusem, a w religii katolickiej przebywać w czyśćcu, oczekując zbawienia. O, jeszcze gorzej, nie? Zobaczcie, same głupoty, nic z Biblii tam nie ma w tym. No i zobaczcie, ci protestanci, biedni, znaczy raczej bym powiedział właściwie i głupi, i to szkodliwie głupi, mówią katolikom takie rzeczy, że musisz pokutować, czyli sam zapłacić za swoje grzechy. No to tak znaczy pokuta, nie? Po katolicku. Nawrócenie oznacza w Biblii całkowicie coś innego. Oznacza odwrócenie się od grzechu. Może, czy powinno temu towarzyszyć nienawiść do grzechu, ale w zależności od tego, ile tego grzechu człowiek zażył, ile on mu napsuł krwi w życiu. Pamiętacie, jak Jezus powiedział o wielkości miłości do niego? Że jej więcej przebaczono. Dlatego co? Pamiętacie? Bardziej umiłowała. Bardziej się cieszy ze zbawienia. Bardziej nienawidzi, można powiedzieć, że tu jak umiłowała i cieszy się, to jednocześnie ma obrzydzenie do tego swojego starego życia, czyli do grzechu. Czyli nie jakieś płacenie za grzech, bo jak możesz zapłacić za grzech? Co? Pieniądze wyjmiesz, dasz księdzu? Co, babcię przeprowadzisz 3 razy, byś ją przeprowadzał? To za wszystkie twoje grzechy, byś zamęczył babcię na pasach, jakbyś ją tak prowadzał w tej z powrotem, nie? No co wymyślisz jeszcze? Odwrócić się od grzechu to nie oznacza zapłacić za grzech. To znaczy, ja już, Boże, nie chcę grzeszyć. Chcę żyć dla Ciebie. Chcę z Tobą. Na zawsze. Chcę, żebyś był moim Panem. To znaczy ta metanoja, czyli zmiana umysłu, nie żadne tam pokutowanie, żadne tam jakieś zadośćuczynianie, płacenie za grzech i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jak się nawrócisz, jak już jesteś, nawrócisz się do Jezusa Chrystusa i jesteś nowym stworzeniem, jeśli komuś krzywdę wyrządziłeś, powinieneś to naprawić. To jest oczywista oczywistość, ale nie jest to w żaden sposób warunek zbawienia. To jest twoje posłuszeństwo już Jezusowi. Także to mamy za sobą. Oczywiście teraz ten... Tu kontekst, widzicie, że zaraz będzie kontekst grzechu. To o tym porozmawiamy, nie? Czyli Jezus wzmacnia tę sprawę nawrócenia, czyli odwrócenia się od grzechu. Do tej pory lubiłem grzeszyć, bo grzech sprawiał mi przyjemność, radość, satysfakcję i tak dalej. Dlatego grzeszyłem. Ale zobaczyłem, do czego to prowadzi. Zobaczyłem, że to obraża samego Boga, że to niszczy mnie, moje życie rodzinne, bliskich i tak dalej. Chciałem się najpierw sam z tego wyrwać. Szarpnąłem, a tu łańcuch trzyma. 7 rozdział Rzymian, jak apostoł Paweł mówi. No nie chciałbym tego robić, ale robię. Bo za słaby jestem, żeby sam ten łańcuch zerwać. Panie Jezu, tylko Ty możesz to zrobić. Nienawidzę grzechu. Nie chcę go. Chcę się od niego odciąć, ale nie mam siły. To Ty i tylko Ty możesz mnie uwolnić. Druga część to jest, jeśli nie staniecie się do tych pyszałków, którzy mówią, no ja będę bliżej siedział Jezusa, będę tam więcej rządził, ty mniej, ty będziesz głupszy tam w tym królestwie. Jeśli nie staniecie się jak dzieci. Pierwszą taką cechą dzieci jest niekwestionowana ufność do ojca. Mówimy o normalnych rodzinach i tak dalej, nie? I zobaczcie, 4 werset to precyzuje. Jeśli kto się więc uniży jak to dziecię, czyli przyjmie przed Bogiem
pozycję, tak jak 2-, 3-, 4-letnie dziecko wyciąga ręce do swojego ojca. Ono myśli, że cały świat to jest jego ojciec. Nie? To jest... I tak właśnie mamy podejść do Boga. On wszystko może. Ja jestem od Niego zależny. On wszystko wie, a ja nie wiem. To jest też bardzo ważna rzecz. Jeśli nie staniecie się jak dzieci, które całkowicie uznają swoją bezradność, które wiedzą, że same sobie nie poradzą ze światem, które wiedzą, że nie wiedzą, nie? Pytają, cechą dzieci jest, a dlaczego, a tata, a dlaczego tam, a tata, a to patrzcie tutaj, ta, i jak to tam, i ciągle zawracają gitarę, nie? Rodzice też mają później dość, szczególnie jak mają jakieś takie bardziej dociekliwe dziecko, no to szukają książek, takie są książki 100 pytań tam, które dzieci zadają o Bogu i tak dalej, bo wiecie, tam póki pyta, jak tam działa traktor, to jeszcze tam część ojców se da radę, ale jak zaczynają pytać o Boga, jak zaczynają trudne pytania zadawać, ho! No to wtedy niejednemu, że tak powiem, włos posiwieje. Czyli jeśli ktoś nie przyjmie wobec Boga pozycji dziecka i w ten sposób mu nie zaufa, czyli jeśli ktoś nie znienawidzi grzechu, powiedział, nie chce dalej żyć w niewoli grzechu. Jezu, chcę Tobie zaufać. Ty umarłeś za moje grzechy, zapłaciłeś karę. Jesteś żywym, wszechmocnym Bogiem, który chce wejść do mojego serca i dać mi wolność, żebym już nie musiał grzeszyć. No już to nie możesz wejść do Królestwa Bożego. No proste. Jak 2 razy 2. Ten 5 werset. A kto przyjmuje jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Nie wiem. Macie jakieś pomysły? Proszę bardzo. Możemy tu zrobić jakąś kiedyś dyskusję. Niekoniecznie potrafię zinterpretować ten werset. Nie? Coś bym mógł kombinować, ale no lepiej po prostu zawsze, jak czegoś się nie wie, to lepiej powiedzieć nie wiem. Nie? Na pewno z tego wynika, że trzeba kochać dzieci, ale inaczej niż kler katolicki. No to na pewno z tego wynika. Nie? Dalej cała sekcja dotyczy grzechu. Nie będę szczegółowo o tym mówił, bo ci z was, którzy są z nami od początku Ewangelii Mateusza, powinni pamiętać. Zobaczcie sobie 5 rozdział. Może mi ktoś pomoże. No, już mam. 5 rozdział, wersety 28 i następne, nie? Jeśli tedy prawe, 5:29, jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię wyłupie i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla siebie, że zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. Jeśli prawa ręka, no czyli powtórzenie, nie? Jest powtórzenie. Zobaczcie, że ciekawostka, 5 rozdział, jak pamiętacie, jest początek misji Jezusa. Tu zbliżamy się już szybko do końca. To już jest koniec. Już Jezus mówi o swojej śmierci. A frazę o grzechu prawie że dosłownie na początku i na końcu swojej służby powtarza. O czym to może świadczyć? O czym to świadczy? Że Jezus na początku i na końcu swojej służby mówi ludziom, mówi apostołom tę samą rzecz o grzechu. Po pierwsze, jest to coś bardzo ważnego. Szczególnie jako zastosowanie w dzisiejszej kulturze, kiedy o grzechu się prawie nie mówi. Wszyscy są dobrzy, nie? Ktoś słyszał, że ktoś jest zły? Nie, same dobre, nie? No a skąd te łzy, jakbym zacytował klasyka, nie? To jest bardzo ważne zastosowanie dla dzisiejszego chrześcijaństwa. To jest ważna sprawa. Nie można trywializować grzechu, nie można unikać mówienia o grzechu, bo Jezus i na początku, i na końcu. I z grzechem powinieneś się radykalnie rozprawić. Nie tylko zmniejszyć liczbę grzechów. Nie? Tam paliłeś 20, będziesz palił 5. Nie? Czy coś takiego. Nie? To nie chodzi o zmniejszenie dawki. Tu chodzi o totalne porzucenie.
Dlatego Jezus używa tak ostrych porównań. Odetnij rękę, odetnij nogę, wyłup oko. Dla człowieka niezbawionego to wydaje się prawie niemożliwe. Zobaczcie, jak Jezus, a to było na początku, pamiętacie tam w 5 rozdziale, kiedy Jezus Żydom tłumaczył prawdziwe znaczenie przykazań. Dlatego i dzisiaj nasze nauczanie, nasze głoszenie Ewangelii nie może być oczyszczone, można powiedzieć, znaczy oczyszczone to złe słowo, nie może pomijać aspektu grzeszności człowieka i tego, że każdy z nas jest przed Bogiem zły, że każdy z nas robi ohydne rzeczy. Jak ktoś ma mało, to niech sobie przeczyta drugi i trzeci rozdział apostoła Pawła z listu do Rzymian, nie? To tam będzie miał większą dawkę na ten temat. Tam nie ma ani jednego. Ich gardło ohydne, ich serce przebrzydłe, nie? No takie tam mniej więcej są określenia. O, w Starym Testamencie jeszcze gorsze, no ale to już dobra. Dalej myślę, że z tego to każdy, który no, przesadnie dba o swoje ciało, powinien też wysnuć wnioski. Że zobaczcie, Jezus mówi bez nogi, bez oka, bez ręki, ale w niebie. Ale, no, można powiedzieć, z właściwym dorobkiem, to już jako zastosowanie, bo to w tym tekście jest mowa tylko o wejściu do nieba, nie? Że powinniśmy się skupiać w naszym życiu na tym, co wieczne, czyli na posłuszeństwie Bogu, a nie, żeby nie mieć kolejnej zmarszczki i przez to tam wymyślać jakieś cuda, wianki czy operacje plastyczne i różne takie tam rzeczy, nie? Życie fizyczne jest ważne, Biblia o nim mówi, ale w porównaniu z życiem duchowym ono po prostu nie można je stawiać koło siebie. Nie ma porównania. To są na całkiem innym poziomie wartości. Dlatego Jezus tutaj tak, no, bardzo ostro pokazuje to, że nawet bez ręki, bez nogi, bez oka, nie? Czyli no, po ludzku no, to bardzo mocno człowiek, że tak powiem, no, dysfunkcyjny, jeśli chodzi o ciało, ale bylebyś znalazł się w niebie. Dla chrześcijan, którzy już mają miejsce w niebie, bylebyś rzeczywiście robił to, co ma wartość wieczną, byś gromadził sobie skarby w niebie. No i na koniec jest ta bardzo taka fajna historia o tych 99 owcach i tej jednej zbłąkanej. Szczególnie w świecie protestanckim, w wielu domach, jeśli już są jakieś obrazy o treści biblijnej, to zawsze jest Jezus z taką uratowaną owieczką na ręku. W domach katolickich też niekiedy, choć rzadko, ten obraz pewnie widzieliście. No to tutaj jest no to tak ładnie i niepowiedziane. No jeszcze ciekawostka jest o tym gardzeniu. No to już trochę mówiłem, ale że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mego, który jest w niebie. Nie? Że jest tutaj rola aniołów, którzy szczególnie opiekują się dziećmi i osobami pozostawionymi jakoś tak na marginesie, nie? Bez pomocy. Nie? No, ciekawa rzecz. Biblia dużo na ten temat nie mówi. Co prawda są na niektórych uczelniach, na przykład na Kulu jest katedra angelologii. Nie? Tam wiecie, no, tam dużo na ten temat Biblii nie ma, no ale katedra jest. No. Tam się można specjalizować. Anioły to są duchy pomocnicze. Nie? Oczywiście tam ich część się zbuntowała, no to są te złe duchy, ale są i dobre anioły i one wykonują dzieła Boga. Zobaczcie, że nie ma tu żadnej modlitwy do aniele, jak tam jest, stróżu mój, ty zawsze we dnie w nocy, o północy i tak dalej, nie? Nie ma tu żadnej modlitwy, to są wynalazki katolickie, wynalazki ludzkie. Te anioły są w bezpośrednim kontakcie z Bogiem i pełnią tylko i wyłącznie Jego wolę. I kropka. I nic nam do tego, nie? Czyli jeśli już można się modlić, znaczy chcesz się modlić, to Boże, poślij swoich aniołów. No to tak, to jeszcze bym rozumiał. I rozgoń tamto towarzystwo, czy tam
nakop kilka tyłków. No tam zależy, no, o co się tam chcesz modlić, do czego ci aniołowie są aktualnie potrzebni. Ważne, żebyśmy pamiętali, że takie zjawisko, ono nie jest badane materialnie. Zobaczcie, materialiści powiedzą, no Gagarin poleciał w kosmos, ani aniołów, ani Boga nie widział, no to nie ma. Ale to jest fałszywe wnioskowanie. Bo to, że czegoś nie widać, to nie znaczy, że tego nie ma. Nie? I tu wiele przykładów można by pokazać, ale to już czas mój minął. A jeszcze jedno ważne zdanie chcę powiedzieć na temat wersetu 11 i 14. Dwa razy jest podkreślone, że Bóg nie chce, aby jakikolwiek człowiek zginął i został potępiony. To jest, mówię, wczesna jeszcze dawka wiedzy. Potem możemy już i w listach, w dziejach apostolskich to zobaczyć szerzej. Temat oczywiście wielkiego sporu wśród chrześcijan, czy jest tak zwana predystynacja, czyli jedni są przeznaczeni, skazani, stworzeni wręcz do piekła, a drudzy są przeznaczeni, no, skazani, stworzeni do nieba. Myślę, że to jest fałszywa nauka. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni, każdemu dał wolną wolę, każdemu daje pomoc do tego, żeby zawołał do Jezusa, ale część ludzi, i to większa część ludzi, bardziej ukocha grzech, bardziej ukochała grzech. I dlatego nie wybiorą tego, co oferuje Jezus, a będą dalej grzeszyć, aż skończą w piekle. Pytanie, do której grupy ty się zaliczasz, no to już jest pytanie do ciebie. I z tym pytaniem zostawiam tych, którzy jeszcze nie zawołali do Jezusa Chrystusa.